Reality TV. Najbardziej dramatyczne i niezaplanowane wydarzenia, jakie kiedykolwiek uchwyciła kamera. Pełny pakiet programowy tylko 25 zł miesięcznie. To najtańsza oferta na rynku. Zadzwoń i zamów dekoder Polsatu. Rozmawiałeś z Pauliną? Twierdzi, że nigdy do ciebie nie dzwoniła. To kłamie. On jest dla mnie bardzo ważny. Wynoś się stąd. Strzelaj, zabij mnie. Idę na policję. Oszalałaś chyba. Sam jesteś za to wszystko odpowiedzialny. A zostaw w spokoju mojego syna, rozumiesz? Kochaj mnie mocno. Czułość i kłamstwa. Od poniedziałku do piątku o 17:00. Chciałam powiedzieć, że trochę głośno będzie, bo zaczynamy po staropolsku od poloneza. Dzień dobry, my w sprawie poloneza. Anna, to tutaj jest obok, pod piątym. Ale nie wiem, czyście się nie spóźniły. Bal u Malinki i złośliwość rzeczy martwych. Graczykowie, czyli Buła i Spuła. W środę o 20:35. No dobrze, kochana, to już kończymy, no. Jak się spotkamy, to sobie dłużej porozmawiamy. No, pa. Jeszcze dłużej? Nie chcę, żeby mówili o tobie Klara Plotkara. Co ty wiesz o plotkowaniu? Ja się założę, żebyście tygodnia nie wytrzymały bez plotki. No. Tak? Tak? Kobiety kontra mężczyźni, czyli kto więcej plotkuje. Kocham Klarę. W sobotę o 20:25. Gérard Depardieu jako zazdrosny tata. Jego życie ulega całkowitej przemianie podczas wakacji spędzanych z nastoletnią córką na pięknej tropikalnej wyspie. Czy zetknięcie z pierwszą miłością jedynaczki nie będzie dla niego zbyt dużym wyzwaniem? Tata i małolata. We wtorek, 8 stycznia o 21:05. Karolku, wyrzucili cię z pracy? Dopóki jesteś moją żoną, nie będziesz pracowała, rozumiesz? Nie będziesz, ja mam swój honor. Bądź rozsądny, ja muszę wracać do pracy. Zaraz przyjedzie po ciebie Tomek? Słuchaj, a kto to jest Tomek? Ja pytam, kto to Tomek jest? Zazdrość to pierwszy stopień do piekła. Miodowe lata, w czwartek o 20:35. Talk show na każdy temat wraca do Telewizji Polsat z nowymi prowadzącymi, Beatą Sadowską i Wiesławem Kotem. Nowa edycja popularnego talk show będzie nadawana wcześniej niż dotychczas. I znowu będzie to program kontrowersyjny, prowokujący, dramatyczny lub zabawny. Co zobaczymy w najbliższym programie? Dramatyczna relacja o gwałcie, który popełniło trzech bandytów na 17-letniej uczennicy. Co ją potem spotkało? Nie współczucie, a upokorzenie. Gwałt i upokorzenie. W środę 9 stycznia o godzinie 22:00. Ni fronteras, no se entiende en este mundo, no es amor.
mio amor latino, solo tuyo, solo mío, amor mío sin barreras, sin espacios ni fronteras, no se entiende en este mundo, no es amor para cualquiera. Amor mío, amor latino, este amor está prohibido, soy culpable por amarte. Nunca vayas a dejarme si en la tierra no nos ve. Discovery Channel. Fantastyczne odkrycia. Niezwykłe zjawiska. Niesamowite historie. Pełny pakiet programowy, tylko 25 zł miesięcznie. To najtańsza oferta na rynku. Zadzwoń i zamów dekoder Polsatu. Wojsko to nie zabawa. Tu nie ma czasu na sentymenty. Co myślisz o tych Supermanach? Cienkie bolki. Nawet w żeńskim plutonie. Kobiety są tylko kobietami i czasami nie potrafią panować nad emocjami. Dziewczyny w mundurach, w piątek o 21:00. To pułapka. Jasne, że tak. Przynętą jest dekoder Lektor. Drugi ze znanego cyklu film o słynnym agencie 007. James Bond tym razem rusza do Istambułu w poszukiwaniu maszyny szyfrującej, która jest własnością wtedy jeszcze sowieckiego wywiadu. Pozdrowienia z Rosji. Już w sobotę, 12 stycznia o 21:05. Nie ma zbrodni doskonałej. Mój kumpel nie żyje. A ty pójdziesz siedzieć za morderstwo. Jeśli chcesz dobić targu, podaj mi nazwisko. To ciężki wybór, zwłaszcza kiedy w grę wchodzi lojalność. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jimmy zgadza się jednak dostarczyć dowodów przeciw ważnemu mafioso. Pocałunek śmierci. Już w niedzielę, 13 stycznia o 21:55. Marzysz o sławie Kai czy Piaska? Masz już 16 lat, ale nie więcej niż 28. Śpiewasz, masz talent, nie wiesz jak nagrać swoją pierwszą płytę solową? Wyślij SMS o treści IDOL pod numer 7857. Masz szansę wziąć udział w castingu, zaśpiewać i wygrać kontrakt płytowy. Już niebawem największe wydarzenie medialne roku. IDOL. Co jest? Mam halucynację. Widziałaś Larego? Barry'ego Manilowa. Wezwij pogotowie. Chyba warto, bo choroba może się pogłębiać. Ali McBeal w czwartek o 21:10. Becia przyszła, zostawiła zakupy, westchnęła i weszła do łazienki. Dobrze, zrobię wam ten obiad, nie bójcie się, zrobię. Kobiety są dziwne. To inny gatunek normalnie. Jak kupię tak nagle kwiaty, nic tam nie zawodzę, to matka zacznie coś podejrzewać. Kiedy ty tak ostatnio powiedziałeś do mamy? Koteczku? No. Nigdy w życiu nie mówiłeś do mnie, koteczku. Jak przetrwać kobiecy kryzys? Komplementy, kwiaty i co jeszcze? Rodzina zastępcza. We wtorek o 20:35. Joanna Wrześniewska, zapraszam na erę biznesu. Politycy tylko gadają i gadają, zamiast wziąć się do roboty i wysiudać tę całą Radę Polityki Pieniężnej do Argentyny. I niech tam walczy z inflacją. Życie bez Rady Polityki Pieniężnej będzie słodkie. Można będzie wreszcie dokonać głębokiej redukcji stóp procentowych. Ustalić sztywny kurs dolara na 4 zł i 25 groszy, jak chce wicepremier Belka. I można będzie wreszcie skończyć tę walkę z mitem pod tytułem inflacja.
Obyśmy tylko nie skończyli w systemie argentyńskim. Pisanie listów przeżywa prawdziwy renesans. Wszystko dzięki e-mailom. Z najnowszych badań wynika, że ponad połowa polskich internautów każdego dnia wysyła co najmniej kilka e-maili. Wiadomości są raczej krótkie, bo średni czas poświęcony poczcie elektronicznej nie przekracza pół godziny. 2000 stażystów z Polski będzie mogło legalnie podjąć pracę w Niemczech. To dwa razy więcej niż zakładano wcześniej. Stosowną umowę w tej sprawie podpisali ministrowie pracy obu krajów. Z roku na rok topnieją oszczędności Polaków na bankowych kontach. W ubiegłym roku tylko co ósma rodzina cokolwiek zaoszczędziła. Polakom po prostu brakuje pieniędzy na pozostawienie w bankach, zainwestowanie w funduszach, gdyż pracodawcy im płacą mniej. Zła sytuacja na rynku pracy powoduje, że nie ma nacisku na wzrost płac. Bezrobocie, bieda oraz bardzo niskie oprocentowanie lokat sprawia, że ci, którzy mają jeszcze jakieś pieniądze, wolą kupić obligacje albo po prostu zrobić większe zakupy. Zrezygnować z cięć podatkowych po moim trupie, oświadczył George W. Bush w odpowiedzi na naciski demokratycznych kongresmenów. Ich zdaniem przygotowany przez otoczenie prezydenta pakiet cięć podatkowych faworyzuje wielkie korporacje. Większość włoskich banków nie pracuje. To nie ferie zimowe, tylko wynik strajku pracowników. Uważają oni, że banki powinny im wynagrodzić utrudnienia związane z wprowadzaniem do obiegu nowej waluty, euro. Yves Saint Laurent wycofuje się. Słynny dyktator mody oznajmił oficjalnie, że kończy swoją karierę. Niegdyś asystent Christiana Diora przez 40 lat prowadził własną firmę. Dwa lata temu jego markę w konfekcji wykupił Gucci. Dzisiejsza decyzja oznacza oddanie pola również w dziedzinie krawiectwa ekskluzywnego, od couture. Dziesięć tysięcy lat przed naszą erą. Pierwsze nieudane piramidy. Rok 1920. Pierwszy rybi ekspres. Rok 1930. Pierwszy tunel łączący Chiny z Ameryką. Rok 2001. Twistos. Pierwsze trójwymiarowe smaki. Teraz wszystko będzie przestrzenne. Twistos papryka. Nowy wymiar smaku. Polopiryna S. Skuteczna, szybka jest. Bez wątpliwości wapniem w całości ciało wzmacnia. Polopiryna S. Przeziębień głosi kres. Łatwo się łyka. Gorączka znika. I humor wraca też. Polopiryna S. Przeziębienia kres. Toż to warka! Warka, piwo o ponad 500-letniej tradycji. Warka jasne pełne, tak smakuje piwo. Jaka piękna czerń. To coś nowego? Nie, wybrane w Perwolu Black Magic. I to jest nowość. Perwol Black Magic. Jedyny, który zawiera specjalny Black Fix. Zatrzymuje czarne i ciemne barwniki we włóknach. Kolory pozostają więc intensywne. Jak nowe. I czujesz się świetnie. Też spróbuję tej magii. Perwol Black Magic. Twoje czarne ubrania zawsze jak nowe. To wam się nic da. Hartko guno lezi. Kowali, przyjezdni w potrzebie, to pomyślą, trzeba im przyjść z pomocą. Tatra, sakramentko dobre piwo. Joanna Wrześniewska, dobry wieczór. Zapraszam na informacje. Jak nie susza, to śnieżyca albo powódź. Czy Polsce grozi kolejny kataklizm? Informator Lepera zatrzymany za nadużycia finansowe. Są kurtuazyjne gesty, są także nowe ofiary konfliktu pakistańsko-indyjskiego. Jeszcze nie zdążyliśmy się uporać z ogromnymi zaspami, a już pojawia się kolejne zagrożenie. Pytanie, czy nas zasypie, zastąpiło inne, nie mniej dramatyczne. Czy nas zaleje? Małopolska, Podkarpacie i tereny województwa świętokrzyskiego. Tu sytuacja jest najgorsza. Do zasypanej śniegiem Glinicy, położonej 30 km od Krakowa, nie da się dojechać od świąt. Wielu ludziom do jedzenia zostały tu już tylko wcześniej zebrane ziemniaki, bo chleba ani niczego innego zaopatrzeniowcy nie dają rady tu dowieść. No nie piekę, bo ja chleba już nie zarobię. No i musiało się żyć.
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa zapewnia, że tak wyglądają już tylko niektóre drogi powiatowe. W sumie w całym kraju nieprzejezdnych, bo ciągle zasypanych śniegiem lub bardzo oblodzonych jest 420 km dróg lokalnych. Drogi krajowe i wojewódzkie są już odśnieżone. Nie, trasa jest w pełni przejezdna. Jedyny kłopot to zamarzający deszcz. Jednak teraz problem podstawowy to nie drogi, ale rzeki. Czy tony roztapiającego się śniegu zaleją kraj? Wicepremier Marek Pol ostrzega, że sytuacja z 97 roku może się powtórzyć. Po prostu w ciągu ostatnich 4 lat nakłady na techniczne przygotowanie państwa do walki z powodzią były minimalne. Trudno wyobrażać sobie, aby można było dokonać za niewielkie pieniądze wielkiego dzieła. By uniknąć powodzi, rami lodowymi na Odrze cały czas walczą polskie i niemieckie lodołamacze. Akurat nam się udało puścić zator. Udrożniliśmy krę, która zaczęła swobodnie spływać i woda zaczęła opadać. Ponad 30 km rzeki zostało już udrożnione. Do rozbicia pozostało jeszcze 80 km lodu. W momencie, kiedy jest lód na rzece, kiedy powstaje stała pokrywa lodowa w tym rejonie, to w tym momencie uruchamiane są nie tylko służby związane z prowadzeniem akcji lodowej, ale również w stanie gotowości jest Wojewódzki Sztab Kryzysowy, Komitet Przeciwpowodziowy. Ciężki sprzęt wspomaga też pogoda. Prognozy są łaskawe. Śnieg ma roztapiać się powoli. Strażacy mają nadzieję, że woda się nie spiętrzy i zdąży spokojnie spłynąć. Dziś jednak niektóre rzeki przekroczyły stany alarmowe i ostrzegawcze. Tak było w Sulejowie na Pilicy i w miejscowości Bobry na Warcie. Niemniej chcę powiedzieć, że na terenie całego kraju sytuacja jest bardzo stabilna, a zbiorniki retencyjne, które w konsekwencji odpowiedzialne są za przyjęcie nadmiaru wody, wypełnione są tylko w 30%, co oczywiście wskazuje na to, że mamy jeszcze bardzo duży zapas. Na wypadek, gdyby znowu zaczęło intensywnie padać, a śnieg zaczął topić się szybciej, w całym kraju w stanie pogotowia dyżurują strażacy i sprzęt przeciwpowodziowy. Do walki z zatorami lodowymi i ewentualną powodzią przygotowanych jest 36 kompanii wojska. Jeśli zagrożenie wzrośnie, powołani zostaną rezerwiści. Do usuwania zatorów lodowych przygotowano też kilka tysięcy ton trotylu. Policja zatrzymała poszukiwanego listem gończym Bogdana Gasińskiego. To właśnie on był informatorem Andrzeja Lepera w głośnej sprawie pomówień kilku polityków o korupcję. Wygląda jednak na to, że teraz sam ma kłopoty z prawem. Ale tym razem nie chodziło o pomówienia. Gasińskiego zatrzymano w związku z toczącą się przeciwko niemu w olsztyńskim sądzie sprawą o nadużycia finansowe. Jak ja się będę bronił? Na czego mam się na razie bronić? Na razie nikt mi nic nie postawił żadnych zarzutów, nawet nie wiem dokładnie o co chodzi. Sprawa weszła na wokandę w ostatnim dniu roku i oskarżony Gasiński nie stawił się na nią. Nie przebywał on w miejscu zamieszkania. Nieznane było też tutejszemu sądowi faktyczne miejsce jego pobytu. Dochodziły do nas również informacje o charakterze nieoficjalnym, jakoby miał zamiar wyjechać za granicę, konkretnie przebywać w Norwegii. Od czwartku mieliśmy już list gończy. Sprawdzaliśmy również hotele i wiedzieliśmy, że jest w jednym z hoteli. Dzisiaj czekaliśmy. Został zatrzymany przed hotelem. Proces dotyczy oszustw i wyłudzeń na szkodę spółki Intercommerce, w której pracował. Według oskarżyciela Gasiński wyłudził od różnych osób 10 tysięcy złotych. Fałszował faktury VAT, posługiwał się fałszywymi pieczątkami fikcyjnej firmy weterynaryjnej. Przywłaszczył też mienie spółki. W łącznej kwocie 396 tysięcy złotych. Proceder uprawiał przez rok. Był wówczas szefem do spraw produkcji zwierzęcej wprowadzonym przez spółkę w gospodarstwie rolnym w Klewkach. W tych samych Klewkach, gdzie według Andrzeja Lepera na biednych krowach Arabowie testowali wąglik. O Bogdanie Gasińskim i jego dowodach na korupcję polityków mówiły wszystkie media w Polsce. Według lidera Samoobrony Gasiński był świadkiem wręczenia łapówek politykom Platformy Obywatelskiej i SLD. Śledztwo w związku z rewelacjami Lepera i jego informatora prowadzi warszawska prokuratura okręgowa. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Barbara Piwnik wystąpiła do Sejmu o uchylenie mu immunitetu. Andrzej Leper wyraźnie nie ma szczęścia do najbliższych współpracowników, informatorów, a nawet obrońcy. Przeciwko szarej eminencji Lepera toczy się szereg postępowań, od dyscyplinarnych po karno-skarbowe. Jego obrończyni Róża Żarska ma kłopoty w Radzie Adwokackiej za przeciąganie jego procesów, nieusprawiedliwioną nieobecność w sądach i składanie nieprawdziwych oświadczeń. Rosyjsko-białoruska spółka chce zaskarżyć Janusza Maksymiuka i Kazimierza Zdunowskiego o wyłudzenie prawie 130 tysięcy dolarów. Andrzej Pastwa, zauważony ostatnio w bliskim kręgu Lepera, odsiedział już w więzieniu 15 lat za wyłudzenia i oszustwa. W Gdańsku, to zdjęcie, które jest drugie, on stoi w tle za mną. W Gdańsku Pastwa był, oczywiście. My składaliśmy wieniec, no ale wybaczcie Państwo, w delegacji idzie 5 posłów. Przecież widzicie, że on nie jest w naszej linii.
Wokół lidera samoobrony nie brakuje też wojskowych. Obok szefa sztabu generalnego Tadeusza Wileckiego pojawił się były szef WSI, generał Konstanty Malejczyk. Nie słabnie napięcie pomiędzy Indiami a Pakistanem. W strefie nadgranicznej nadal dochodzi do zbrojnych potyczek. Wybuchowi otwartej wojny próbuje zapobiec brytyjski premier Tony Blair, który dziś rano był jeszcze w Indiach. Większość dnia spędził pracowicie w Pakistanie, by wieczorem odlecieć do Kabulu. Jak dotąd władz indyjskich nie satysfakcjonują pojednawcze gesty prezydenta Pakistanu Perweza Musharrafa. Delhi uważa, że Islamabad jest odpowiedzialny za działalność terrorystyczną kaszmirskich separatystów na terenie Indii. Tony Blair podczas pobytu w Delhi zaskarbił sobie sympatię gospodarzy, wyrażając poparcie dla ich bezwzględnej postawy wobec terroru. W Islamabadzie po rozmowie z brytyjskim gościem prezydent Musharraf oświadczył, że Pakistan odrzuca terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach. Nie wiadomo, czy Indie przyjmą tę deklarację za dobrą monetę. To jednak nie był wypadek, a samobójczy atak wynika z listu odnalezionego w szczątkach awionetki wbitej w biurowiec Bank of America w Tampie na Florydzie. 15-letni Charles Bishop pisze w nim, że działa całkowicie na własną rękę, zarazem jednak wyraża się z uznaniem o Osamie Bin Ladenie i zamachach z 11 września. Prowadzący śledztwo ustalili, że chłopiec nie miał żadnych powiązań z organizacjami terrorystycznymi. Bishop był samotnym, nieśmiałym, słabym psychicznie nastolatkiem, a jedyną ofiarą jego szaleńczego czynu był on sam. Uginająca się pod brzemieniem kryzysu Argentyna zdecydowała się wreszcie na naruszenie fundamentu swojego systemu gospodarczego, rezygnację z niezmienności przelicznika swej waluty w stosunku do dolara. Wielu ekspertów od dawna upatrywało w tym przyczynę obecnego kryzysu. Senat w Buenos Aires przychylił się w końcu do propozycji kolejnego, czwartego już w ciągu 2 tygodni tymczasowego prezydenta Eduardo Duhalde. Dolar będzie kosztował prawie 1,5 peso. U nas w kraju też dużo się mówi o kursie złotego, ale o tym za chwilę w Biznes Informacjach. A pokój czy zawieszenie broni? Dowiemy się po środowym spotkaniu rządu z Radą Polityki Pieniężnej. Marzenia wicepremiera Belki o słabym złotym skończyły się rekordowym umocnieniem naszej waluty. I będzie też o tym, jak Adam Małysz rozmienił się na drobne. W środę z Radą Polityki Pieniężnej spotka się rząd. Wszyscy zastanawiają się, czy to spotkanie będzie początkiem pokoju, czy raczej początkiem wojny. Czy spotkanie ministrów z Radą zakończy się zawieszeniem broni, czy rozpoczęciem wojny, dowiemy się za 2 dni. Ministrowie zapewniają, że nie chcą na Radę naciskać, ale stanowczo domagają się obniżenia stóp procentowych. Możemy albo przekonać czy namówić naszych partnerów z Rady Polityki Pieniężnej do współdziałania, bądź jako alternatywę rozpatrywać odwołanie się do Sejmu, który musiałby zmienić zakres czy sposób funkcjonowania, czy sposób współpracy między rządem a Radą Polityki Pieniężnej. Jeśli Rada spełni rządowe postulaty i stopy obniży... Powstaje pytanie, czy Rada nie powinna przygotować, czy też na nowo sformułować zasad polityki pieniężnej. Prawdopodobnie zachowa swoją pozycję. PSL nie wyklucza wycofania projektu ustawy rozszerzającego jej skład, a przez to ograniczającego niezależność. PSL niczego nie oczekuje, ponadto, że Rada Polityki Pieniężnej będzie współpracowała z rządem, także w kształtowaniu procesów gospodarczych. Jeśli po spotkaniu z rządem takie zapewnienie będzie i w najbliższych decyzjach Rady będzie to uwidocznione, to oczywiście sam projekt i sama nowelizacja może okazać się bezprzedmiotowa. O porozumienie Rady z rządem apelują ekonomiści. To by była najlepsza. Do dyskusji włączył się też prezydent. Jest szansa na to. Obie strony, jak rozumiem, podchodzą do tej dyskusji właśnie z przekonaniem, że trzeba mówić o meritum. Nie jest jednak tajemnicą, że ministrów i Radę różni wizja polityki gospodarczej, więc kompromis nie będzie łatwy. Jeśli wyniki rozmów nie zadowolą rządu, Rada może mieć problemy. To nie jest element szantażu. Koalicja poprze projekt rozszerzenia jej składu z 9 do 15 członków. Rada w składzie 15-osobowym będzie ciałem żywszym, bardziej wewnętrznie zróżnicowanym. Nie chodzi jednak tylko o różnice poglądów. W praktyce do Rady można by wprowadzić ludzi przychylnych rządowi. Z pewnością uprościłoby to politykę gospodarczą, ale Rada mogłaby też stracić niezależność i zamiast bronić siły pieniądza, zostać narzędziem polityki ministra finansów. Rząd tłumaczy jednak, że teraz najważniejsza jest obniżka stóp z pomocą Rady.